Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj słuchajcie, mamy piątek, 23 października i zaraz jedziemy do Niemiec. Jedziemy do Niemiec po kalendarze adwentowe, jak co roku, a dzisiaj tak naprawdę w tym roku dość wcześnie, z racji, że od jutra, od soboty, od 24 października Niemcy się na nas zamykają. Jeżeli pojedziemy, to potem czeka nas dwutygodniowa kwarantanna. Dlatego wykorzystaliśmy ostatni dzień, wczoraj to ogłosili właśnie. Więc dzisiaj pojechaliśmy, ja dzisiaj opuściłam szkołę, nie było mnie na kartkówce z włosu. A i tak mam z włosu już przerąbane, także... Ale i tak mniejsza z tym, z racji, że stwierdziłam, że musimy pojechać po te kalendarze adwentowe, żeby vlogmasy były w tym roku ciekawe, bo wiem, że uwielbiacie vlogmasy na moim kanale, a ja z roku na rok staram się robić taki postęp. Oglądając moje wcześniejsze wersje, możecie oglądać, jak ja rosłam i jak te vlogmasy może się polepszały, może pogorszały, nie, moim zdaniem się polepszają, ale dajcie znać, jak wy sądzicie. No i co, i w tym roku również one będą. Także co, ja jestem ogólnie jeszcze nie w 100% ubrana, bo mam na sobie tylko koszulkę, jeszcze założę albo bluzę, albo jakiś sweterek, spodnie z dziurami, fajne skarpetki w cygryski i mam też torebkę, biorę książkę. Będziemy jechać około... Fokus? Będziemy jechać około 2 godzinki, coś w tym stylu. Pewnie zrobimy też jakiś postój, nie wiem, no zobaczymy. Ale zabieram was ze sobą i co, idę się ubrać, bo już na mnie rodzice czekają i lecimy. Także co? See you later. Wiecie, co jest najlepsze we wszystkim? Że ja w sumie dowiedziałam się o tym, że dzisiaj jadę do Niemiec, wczoraj około godziny 23, coś w tym stylu. I słuchajcie, i nie naładowałam baterii kamer, nie podłączyłam, przecież znam i nie podłączyłam kamery. Ryan Little. Dojechaliśmy już do pierwszego sklepu. Jest to Markauft. Nie wiem, czy mnie w ogóle będzie słuchać przez tą maseczkę, więc będę zdejmowała na potrzeby mówienia czegoś. No, ale dotarliśmy i idziemy szukać jakichś fajnych adwentowych kalendarzy. Powiem wam, że ja się bardzo dobrze czuję w Niemczech. W sensie na przykład wolę przyjechać sobie do Niemczech niż na przykład do Warszawy. Jakoś w Warszawie zawsze się czuję tak nieswojo, a tu jest zawsze tak fajnie. Także co, zawsze mi się też Niemcy kojarzą z świętami, bo zawsze tutaj przyjeżdżam na świąteczne zakupy. No i co, idziemy szukać kalendarzy i pewnie jakieś też drobiazgi, bo tutaj też są niekiedy niższe ceny. Okej, już widzę, że na wejściu mamy tu mnóstwo adwentowych kalendarzy. Proszę bardzo, no jest ich pełno. I widzę też, że tutaj jest ten, który był w zeszłym roku. Ja w zeszłym roku, on jest z piwem i ja w zeszłym roku kupiłam mojemu bratu. Także jest sporo. Widzę, że mam jakieś z Linda. Tutaj jakieś takie, nie wiem co to jest, chyba też jakieś czekoladki albo coś w tym stylu. Nie wiem, zaraz będziemy bardziej ogarniać. Milka, o Haribo jest też. Lind, ja za Lindem tak średnio przypadam. Tutaj mamy jakiś taki wielki. Tutaj też jakieś domki, też to są chyba jakieś takie czekoladki. Mamy Milkę, tą co ja biorę co roku, ona jest genialna. Proszę bardzo, tutaj też z Linda te takie śmieszne. Zawsze je widziałam, ale nigdy ich nie brałam, bo ja ogólnie nie przepadam za czekoladą Lind. Dla mnie jest mega, mega słodka. Miałam kiedyś, pamiętam, kalendarz z Linda, to było mega, mega dawno temu. Chyba jakieś 3 lata temu, już nawet chyba tych vlogmasów nie ma na kanale. Ale mi się tak średnio sprawdzało, no ja po prostu nie przepadam za tymi czekoladkami. A widzę, że w tym roku Lind zaszalał, bo jest ich pełno. Chyba najwięcej jest z Linda. Na pewno pierwszy kalendarz, jaki biorę, to ten z Milki. Zawsze biorę jakiś ze środka, bo ja go uwielbiam. Tutaj moja mama już wzięła jakąś chemię, a ja wkładam kalendarz. Biorę też na pewno Ritter, bo to są też bardzo dobre niemieckie czekoladki. Proszę bardzo, mamy tutaj jakieś różne smaki. Jest taka piękna choinka. Jest też w drugiej wersji taki jakby domek, ale ten mi się podoba bardziej, więc biorę ten. Coś tak czuję, że w tym roku też będę miała najwięcej z jedzeniem kalendarzy. Ej, w ogóle ja nie wiem, czy Lind to jest może niemiecka czekolada, skoro jej tutaj jest tak dużo, ale są już nawet, uwaga, mikołajki.
czekoladą lindowską. Tutaj też jakieś takie świąteczne zestawy. No nie wiem, no Niemcy to już szaleją z tymi świętami. Ja w Polsce w sumie jak byłam, to średnio widziałam, żeby było coś świątecznego. A tutaj to już naprawdę jest przeświątecznie. Jakieś mikołajki, coś w tym stylu. Ja na pewno też zaraz pójdę na słodycze i obczaję, jakie są. Bo ja na przykład w Niemczech uwielbiam taką jedną czekoladę truskawkową, która jest w ogóle chyba jakimś takim specjalnym niemieckim, bo w Niemczech to jest naprawdę bardzo często... Mamy nawet pierniczki. Biorę. Tutaj mamy wszystkie niemieckie słodycze. Ciasteczka z Dame. Dame też uwielbiam. Milki jakieś. Ciekawe, czy są tu jakieś inne rzeczy niż w Polsce, jeśli chodzi o milkę. To jest w sumie rzadko spotykane w Polsce. Pamiętam, że ja to kiedyś uwielbiałam, a jak byłam ostatnio w Bułgarii, kupiłam to sobie i średnio mi smakowało. Serio. A kiedyś pamiętam, że uwielbiałam to. Co my tu jeszcze robimy? O, Mikado. Mikado też już w Polsce coraz mniej, już częściej się spotyka poki niż Mikado. Ale jak widać w Niemczech są Duplo, bo mamy dużo od Kindera. Kinder Country tak pakowane. Nie wiem, nie widziałam Kinder Country w Polsce tak pakowane. Na pewno Duplo i to te Kinderki są, ale o i Kinder, bo one nawet mamy tak pakowane. Dużo, dużo tego jest. W ogóle Duplo to ja chyba nie jadłam ze 100 lat. Serio. Patrzcie, mamy dużą paczkę Duplo i naprawdę dawno, dawno nie jadłam Duplo. Mamy też Kinderki z ciemną czekoladą. Tego też nie widziałam nigdy. Jakieś te hipopotamki to też już mniej więcej się pojawiają w Polsce. Kiedyś było tego mega dużo. Teraz jest coraz mniej, ale ja nie widzę, słuchajcie, moich ulubionych. O, Milka Tender. A ja słyszałam o tym, że to jest mega polecane i że dużo osób to lubi i jak gdzieś znajdę to, żebym brała i próbowała. Także to Fifi, wielka świąteczna paczka. Nie łapię fokus. O, proszę bardzo. To Fifi też uwielbiam. Zawsze dostaję o takie. To jest już tradycja, że ja taką wielką tubę dostaję na mikołajki razem z moim bratem. Tu są żelki. No i tutaj już mam nadzieję, że będą moje ulubione czekoladki. No błagam was. O, tutaj też całe stoisko Kinder. I mamy też taki malutki kalendarz z Kindera. Jestem ciekawa, co jest w środku. A, takie po prostu malutkie jajeczka, jakieś kulki i tak dalej. O, i proszę bardzo, mamy jogurety. Moje ulubione. Biorę całą taką paczkę. Swoją drogą, jak ja to nagrywam, to jutro idę na urodziny do Martyny na noc. A w poniedziałek, czyli za 3 dni, ona ma urodziny, także stwierdziłam, że może kupię jej tutaj coś pysznego do zjedzenia. A z tego co słyszałam, ona też nie planowała kupować sobie żadnego kalendarza adwentowego, więc zastanawiam się, czy nie wziąć dla niej takiego malutkiego tego kalendarza z Kindera. Zaraz zobaczymy. Mamy też Hubę Bubę i te różne smaki, jakieś fioletowe, takie tutaj owocowe, więc myślę, że wezmę sobie taką zwykłą balonową i może tą owocową. Rosmani i znalazłam kalendarz z Tomblerone. Chcemy jeszcze zobaczyć, czy są jakieś kosmetyczne. Jeśli chodzi o Rosmana, to mamy tutaj jakieś takie kisu. Mamy Revolution, nad którym się zastanawiam. Tutaj mamy jakiś Bath and Body. Taki z takim jakimś misiem. Na dole Isane. Tutaj właśnie mamy Maybelline, na którym się zastanawiam. Wezmę albo Maybelline, albo Revolution. Nive, to ja jeśli chodzi o Nive, to jakoś rzadko korzystam. Pamiętam jedynie, że kiedyś była świeczka o zapachu właśnie kremu Nivea. No, ale mi jakoś takie rzeczy nie interesują. Co to jest? Yankee Candle? Mhm. Pokaż. Ale to są zapachy czy świeczki? Chyba świeczki, skoro jest tylko 12. Jesteśmy w kolejnej galerii i tutaj mamy całe stoisko z kalendarzami adwentowymi. Kropka. To? Co to jest? DIY? Jakieś DIY-e. Escape Adventures. I zagadki. Ja na pewno biorę ten kalendarz, bo jest to kalendarz ze skarpetkami z Harry'ego Pottera. Biorę też ten kalendarz, są to Funko Popy z Harry'ego Pottera. Pamiętam, powiem wam, że ci osoby, które mnie oglądają już od dłuższego czasu, wiedzą, że jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera. I kiedyś chciałam w ogóle sobie kupić całą kolekcję tych Funko Popów, chyba tak na to się mówi.
Ale stwierdziłam potem, że nie one były jakieś mega drogie, ale taki kalendarz na pewno się skusza. Ostatni już sklep, do jakiego przyjechaliśmy, to DM. Tak się prezentują kalendarze, które tutaj mamy. Przyszłyśmy jeszcze na ostatnie zakupy i kupiliśmy różne ciekawe rzeczy. Między innymi amerykański makaron z serem. Tutaj mamy jakieś takie dania, mamy też, uwaga, to jest akurat dostępne w Polsce. Nie ten smak. No nie ten smak, ale są dostępne jakieś tam na pewno w Polsce. Mamy też takie ciasta, na przykład z Linda i z Milki. Tutaj mam też płatki i to co jest ciekawe, mam, uwaga, muesli dla księżniczek. No ale wzięłam te księżniczkowe, bo są najlepsze smaki. Mamy tu jakieś orzechy, jabłko, banan i malina, co mnie najbardziej przekonało. Także super. I jakieś też takie mamy fajne, jakby gotowe ciasta, ale znaczy nie są gotowe, tylko trzeba je zrobić. Ale mamy gotową mieszankę i na przykład tutaj mamy do zrobienia takie ciasteczkową babeczkę. Tutaj mamy taką muffinkę. Tutaj mamy takie ciasteczko z M&M'sami jakimiś, czy coś w tym stylu. No i jest tego mega, mega dużo. Proszę bardzo, tutaj na urodziny Martyny mamy również szampana. No i jakieś inne ciekawe rzeczy. I oprócz tego pół bagażnika. O, i jeszcze mamy kolę waniliową, która chyba wciąż nie jest dostępna w Polsce, nie? Nie wiem, czy jest. Ale chyba w jakichś takich specjalnych sklepach. No tak zwykłe w jakimś takim Tesco czy coś, to średnio dostępne. No, ale mamy pełno różnych rzeczy, jakieś też gotowe. No. Także już kończymy nasze zakupy i wracamy do domu. No, także to. Jeszcze wam pokażę, jak będzie wyglądał nasz bagażnik. To wszystko już załadujemy, bo tego jest lepiej nie. Mega dużo. Mega dużo, a kalendarzy to mam chyba 10. Masakra, ale dobra. Także co, ja teraz pomogę mamie. I zwijamy. Okej, moi drodzy, a więc jak widzicie, ja już jestem w domu, w swoim pokoju. Przez całą drogę powrotną w sumie spałam. I co? I przed chwilą sobie zjadłam jeszcze kolację. Mamy godzinę 20:44, więc jest dość wcześnie, dość szybko się wyrobiliśmy. Wróciliśmy już chyba, myślę, że z godziny, jak półtorej, coś takiego temu. I słuchajcie, mam moje kalendarze na 2020 rok. To są kalendarze, które przywiozłam dzisiaj z Niemiec i jeszcze mam jeden, który kupiła mi mama. Oro słodziak. Który kupiła mi mama, jak przechodziłyśmy w galerii. Byłyśmy w Douglasie, czy tam w Sephora, nie, w Douglasie, więc idę go przynieść. No i pierwszym kalendarzem, przejdziemy do tego. Pierwszym kalendarzem, który tutaj mam, jest to kalendarz, który kupiłam właśnie w Douglasie, nie, w Sephora. I jest to kalendarz nie seforowski, tylko kalendarz z Rituals. Rituals jest to, słuchajcie, firma, wydaje mi się, że tylko pielęgnacyjna, chociaż możliwe, że ma też jakieś inne kosmetyki, ale ja ją kojarzę tylko z pielęgnacji. Ja się w pielęgnacji ostatnio bardzo wkręciłam i jak kiedyś uważałam, że w sumie nie potrzebuję pielęgnacji, to teraz zauważyłam, że jednak ta pielęgnacja twarzy i mycie twarzy czymś więcej niż tylko wodą jest naprawdę ważne, zwłaszcza jak się jest w tym wieku wiecie, dojrzewania, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. A z firmy Rituals korzystałam już z racji, że bardzo często ta firma jest w hotelach. Ja dużo podróżuję, jestem w wielu różnych hotelach i te kosmetyki zawsze pachniały pięknie. Tak samo byłam w te wakacje na Malediwach i czuję z tego kalendarza po prostu zapach tych Malediwów, bo wydaje mi się, że właśnie tam ta firma była, a jak nie, to pachnie bardzo podobnie. Tak się prezentuje ten kalendarz. Jest to jakby taki domek, blok świąteczny. Tutaj widzę, że jakoś się wkłada to tutaj, żeby ładnie nam odstawało. Ktoś chce się dowiedzieć, co jest w środku, to może sobie zawsze sprawdzić na internecie. Jeśli chodzi o drugi kalendarz, który mam, to jest to kalendarz z Harry'ego Pottera. Ja w ogóle w tym roku mam dwa kalendarze z Harry'ego Pottera. Pierwszy to jest właśnie taki i to są, słuchajcie, skarpetki. Ja uwielbiam skarpetki, ale proszę nie gryźć mi tych kalendarzy. I tutaj mamy takie pary, jest ich, słuchajcie, chyba 12, tak. To jest kalendarz 12-okienkowy, więc zastanawiam się, czy te kalendarze z 12 okienkami będę otwierać codziennie, czy na przykład co drugi dzień, żeby starczyło do 24, ale wydaje mi się, że mogłabym się w tym trochę pogubić, dlatego chyba będę po prostu otwierać codziennie i do 12, ale zobaczymy jak to wyjdzie, ale mam chyba dwa kalendarze, albo nawet trzy kalendarze 12, to te okienkowe. Trzeci kalendarz to w sumie nawet
Nie wiem, czy to rzeczywiście jest kalendarz. Nie liczyłam tego do tych 9 kalendarzy, ale jeśli mam liczyć z tym, no to kalendarzy łącznie mam 10. Ale stwierdziłam, że jest mega słodziutki. Wydaje mi się, że w zeszłym roku miała go moja koleżanka. Nie wiem, czy ona będzie to oglądać, ale jeżeli tak, no to wydaje mi się, że miała i pozdrawiam. I słuchajcie, to są jakby takie jakby zwykłe czekoladki, które jecie sobie jedną dziennie. Wiecie, o co chodzi. Trzeci kalendarz, czy czwarty, to jest kalendarz również z Harry'ego Pottera. I słuchajcie, ja mam 17 lat, w przyszłym roku będę miała 18. I tak, kupiłam sobie kalendarz z figurkami Harry'ego Pottera. Ale jak zobaczyłam, że są figurki z Harry'ego Pottera, pamiętam, że w zeszłym roku, jak oglądałam sobie na YouTubie, bo ludzie otwierali te całe jakby kalendarze, to pamiętam, że w zeszłym roku była edycja, jeśli chodzi o ten bal zimowy. A w tym roku w sumie nawet nie wiem, jaka jest edycja, ale te figurki wyglądają naprawdę bardzo słodko. I to polega na tym, że macie tutaj z tyłu takie jakby otwarcie i tutaj możecie sobie potem porozkładać te wszystkie. Ja tego na pewno nie będę tak rozkładać, będę to póki co kładła na półkę, a później może zrobię konkurs na te figurki. Zobaczymy, bo no wiecie, jakby ja ich nie potrzebuję, kupiłam ten kalendarz, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać, a z racji, że Harry Potter to już mój taki sentyment, no to stwierdziłam, że po prostu jak to zobaczyłam, to nie mogłam przejść obok tego obojętnie. No i tutaj mamy 24 okienka i w każdym jest inna po prostu figurka, także jestem bardzo ciekawa, ja najbardziej się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że będzie George i Fred, bo to są chyba dwie moje ulubione postacie. Kolejny kalendarz, również z 12 okienkami, to jest kalendarz Yankee Candle. Ten kalendarz jest dość ciężki i mam wrażenie, że nie będą tam tylko podgrzewacze. Wydaje mi się, że będą tam różne rzeczy, na przykład w tym 12 okienku wydaje mi się, że będzie świeczka. W tym piątym też, tutaj jest coś małego, no to w sumie nawet nie wiem, co to może być, może jakiś wosk. Także zobaczymy, ale mam nadzieję, że to nie będą tylko podgrzewacze. Jak będą, to jestem obrażona na Yankee Candle i już nigdy więcej nie kupię kalendarza z Yankee Candle. To już naprawdę, wtedy będę naprawdę obrażona. I zanim jeszcze przejdziemy do kalendarzy z jedzeniem, to pokażę Wam ostatni kalendarz, jaki mam. Jak mieliśmy kosmetyki pielęgnacyjne, to musimy mieć i kolorówkę. I jeśli chodzi o kolorówkę, to postawiłam, tak jak w zeszłym roku, na kalendarz z Maybelline. W zeszłym roku mi się on bardzo podobał. Ja lubię firmę Maybelline. Wydaje mi się, że jest on takim jednym z lepszych jakościowo kosmetyków drogeryjnych. Pierwszy kalendarz z jedzeniem to jest Tumblerone, nie wiem jak to się czyta, ale jedne z moich ulubionych czekoladek. Mam, będzie mieli różne smaki, jakieś crunchy, białą, ciemną i zwykłą Tumblerone. Bardzo lubię, dlatego stwierdziłam, że biorę. Starałam się dobierać różne słodycze, tak jak w zeszłym roku na przykład miałam chyba After Eight, jakieś musy, Reese's miałam chyba 2 lata temu, to w tym roku postawiłam na jakieś inne i Tumblerone jeszcze nigdy nie było. Tak samo Ritter Sport też nigdy na moim kanale nie było i to są takie czekoladki właśnie niemieckie. Tak mi się wydaje, że one są niemieckie. Mamy 2 smaki świąteczne i te takie podstawowe. Już u mnie podstawa, której chyba w zeszłym roku nie było. Wydaje mi się, że w zeszłym roku nie kupowałam tego kalendarza, a ja uwielbiam i miałam 2 lata temu i 3 lata temu chyba też. I kalendarz, którego jeszcze nigdy nie miałam, to kalendarz z Kindera. Jest to taka, stwierdziłam, że jak biorę już kalendarz z Kindera, to biorę tą najlepszą wersję. I słuchajcie, mamy tutaj jajka niespodzianki, 11 jajek niespodzianek. Mamy tutaj takie jakby kuleczki, takie mikołajki i takie bałwany. No i to są wszystkie kalendarze adwentowe, jakie mam na 2020 rok. No teraz to Wam powiem, że już się nie mogę doczekać tych vlogmasów, serio. Jak już patrzę na te kalendarze, to już chcę po prostu święta, serio. Naprawdę cieszę się, że te vlogmasy w końcu nadchodzą, bo przez 24 dni będę miała co nagrywać i będzie taka świąteczna atmosfera, no będzie cudownie. I miejmy nadzieję, że nie popsuje nam ten świąt. Także co? No i co? Wydaje mi się, że to najwyższy czas zakończyć ten odcinek. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało, bo w sumie jeszcze nigdy nie nagrywałam takiego przeglądu kalendarzy adwentowych. Pokazywałam Wam, jechałam, czy coś w tym stylu. A jeżeli coś takiego Wam przypadnie do gustu, to będę nagrywać coś takiego co rok. Także dajcie znać, a my się widzimy już niedługo. Do zobaczenia i cześć!